I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Hej, hej, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcineczek. Dla mnie to jest ogromna przerwa. Te półtora tygodnia, które nie było filmów. O tym jest drugi odcinek, więc nie będę sobie już wspominał. Nie wiem, dlaczego ci strażnicy tutaj tak bardzo się kitrają. Chyba, że on po prostu już go nogi bolą od stania i sobie kuca co jakiś czas. W każdym razie mamy jasno określony cel. Znaczy, ja mam jasno określony cel. Ruszamy mocniej w stronę głównego wątku. Czas się wybrać na Aję. Chyba Aja, tą główną planetę Angarów. Znaczy, to nie jest główna planeta Angarów. To jest ta planeta, na której ich spotkaliśmy. Główną planetą Angarów jest ta taka z fioletowymi roślinkami. I już oczywiście nie pamiętam nazwy. W każdym razie teraz udamy się na Tempest. Serdecznie zapraszam. To lecimy. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Jarl said he wanted to see you. Jarl chciał się ze mną widzieć. Dobrze, pójdziemy sobie, zobaczymy się z Jarlem. Jarl? Thank you for checking. But I'm all right. Don't know if I would be. I have to be. How else do we go on? You know? Chcesz o tym pogadać? I may seem tough, but I have a good shoulder. That's kind. You're kind. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? Tak, oczywiście. I was. Am. My mom and dad are dead. My sister's really sick. She's on the Nexus. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Yeah. Well, this random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Io looked up to you. Sure. Ambitne. But you are going to do something important, Ryder. I feel it. This is where I should be. Jesteś cennym nabytkiem, oczywiście. You bring a lot to the team. Thank you. I look forward to even more adventures. Okej, moi drodzy. W takim razie ruszamy. Co my tu mamy w ogóle? To jest jakieś nasze laboratorium chyba, czy coś takiego, nie? Oczywiście naszym celem będzie wrócenie na Jarl. I sobie chyba teraz to zrobimy. Więc polećmy tam. No i jesteśmy, moi drodzy. Lądujemy na AI. W ogóle to jest niesamowita planeta. Zobaczcie, z jednej strony jest normalnie wulkaniczna, a z tej strony takie piękne miejsce. Mega. Chociaż trochę pogoda jest nie bardzo. Troszkę pogoda jest nie bardzo, ale ogólnie to jest mega fajne, mega fajne. Niesamowite. No proszę. Cały komitet powitalny widzę. Stars and skies light our way. Stars and skies light our way. She knows how to play to a crowd. She's the Moshae. W ogóle Moshae. Welcome home. I never thought I'd see it again. Without the Resistance and the Pathfinder, I wouldn't be here. To nie tylko moja zasługa, oczywiście. We made a good team.
We freed more than just the Moshai. And the Pathfinder killed a Khet leader. We have a lot to celebrate. I promise to lead the Pathfinder to Aya's vault. W sumie to nie ma pośpiechu. You're still recovering. Take your time. I'm not going anywhere. Not without our help. I'll prepare the vault for your arrival. A shuttle will bring you to me when it's ready. Okay. Thank you, Moshai. We've been alone against the Khet for too long. You've proven it doesn't have to be that way. It's time we discussed an alliance between our people. Doskonały pomysł. We're happy to make room for you on the Nexus. We'll provide an embassy here as well. Our city is open to you. Join us. Super. Będziemy mieli ambasadę. Well done, Joel. Report for reassignment. I need to stay with the Pathfinder. Jest mile widziany na moim statku. Joel has already become a valued member of my crew. Of course he has. I see the benefit. Request granted. I need to file a mission report. Don't leave Aya without me. Nie martw się, nie opuścimy jej bez ciebie. No dobrze, w takim razie prawdopodobnie teraz moglibyśmy się tutaj pozwiedzać trochę, ale myślę, że ja sobie to jakoś podziałam w międzyczasie. Tak jak mówiłem, chciałbym skupić się mocno na... Na czym? Chciałbym się mocno skupić na głównym wątku, więc od razu wybierzmy się tutaj... O, możemy sobie coś zeskanować. No proszę bardzo. Więcej informacji, bardzo chętnie. Proszę bardzo, idziemy tutaj. Chciałbym się skupić przede wszystkim na tej głównej fabule, bo już mnie bardzo ciekawi. Chciałbym troszkę rozwinąć tutaj to, co się dzieje. A te zadania poboczne nie uciekną. W końcu będzie się do nich trzeba przyłożyć. Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing? No w sumie podobna jest. I think what we need to figure out is what's different. Tell me, what do you see? The vaults. They're a network, as you discovered. However, they're not connected to each other, but to this place. This image was on a relic the Archon showed me. He called it Meridian. Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming. Doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. Zgadzam się. This discovery might just change everything. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helios live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people and mine. Znajdziemy jego słaby punkt, myślę. The Archon is a menace. And I've had it with being lorded over. You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. No i ładnie. No i bardzo ładnie.
Czyli wiemy już, jaki mamy cel. Musimy dostać się do Meridianu. Meridiana? Meridian? Meridianu? Chyba tak, do Meridianu. Chyba dobrze mówię. I jak się dostaniemy do Meridianu, to... najpierw musimy ten Meridian oddać... odebrać Meridian z rąk Kettów, bo oczywiście Archont cholerny się już do niego dobrał. My sobie od razu polećmy spotkać się z Efrą. Tak w ogóle dopiero niedawno zrozumiałem, że chyba Moshae i Efra to nie są dokładnie ich imiona. Mi się wydaje, znaczy, bo oni te stosują tak jakby bardziej jak stopień, na przykład kapitan albo jakiś właśnie przywódca. Moshae to jest taka główna przywódczyni, nie? Jakaś tam duchowa. A Efra no to jest taki jakiś właśnie generał, kapitan, coś, znaczy no generał bardziej niż kapitan, taki główny, głównodowodzący, nie? Ruszmy się, więc tutaj, czekajcie, gdzieś tam to miejsce. W ogóle zobaczcie, jaka ta planeta jest piękna, po prostu... To jest genialnie wszystko zbudowane. Trochę wilgoci tu pewnie macie. Nawet nie trochę, bym powiedział. Ale no piękne miejsce. No, odblokowano szybką podróż. Bardzo dobrze, nie będziemy musieli z powrotem tutaj biegać, tylko będziemy mogli się przejść. Ale chodźmy, zobaczmy, co tam mają do powiedzenia. Neither did the human. Czego human nie wiedział? Myself, you know. This is different, not your business. It is now. We need to find the Ket command ship. Tell him the truth about my capture. Moshae, please. It may be our only route to the Archon. One of my men helped the Ket take her, a resistance commander named Venterev. Musiał mieć jakiś powód. The Archon wanted her knowledge of Remnant tech, but why would Ven betray her? I don't know. That's why I kept it quiet. I'm working to capture him, make him answer for what he did. You know where he is? Kadar report. My contacts are hunting him. Contacts? You can't trust anyone there. They deserted our cause, our people. And now they're ruled by exiles from your galaxy. Ven may know how to find the Archon, and his ship. We can't leave this to a pack of renegades and outlaws. Czym jest port Karda? I'm a little new to the galaxy. Where did Ven go, exactly? Kadara Port is a trading outpost. We abandoned it when the Ket invaded. Some of us went back. Deserters, scavengers. They don't support Aya. How did exiles from the Nexus wind up there? Właśnie. Bad luck for everyone. No dobra, no udam się do Kadary. I need the relic that leads to Meridian, and I can handle my people. Let me do this. I don't like it. I don't care. The Pathfinder is right. I'll transmit my files to Kadara Port to your ship. Our traitor could have useful information. We need him alive. That's up to him. Be safe, Pathfinder. As for you, Efra, we're not done. Nie no, to jest... Zobaczcie, jak jest... Aha, mogę pogadać jeszcze z Efrą. Co mi powie? The sooner you reach Kadara Port, the faster you'll find Venterev. What do you need? Pomoc ze strony Kadary. Kadara is full of bad people, but would they shelter a Ket sympathizer? Can't we just ask for help? I did, and got it. But my contacts don't run things. The people who do are stubborn. One's own medicine is always the most bitter. Even if I could cut a deal, Ven's made himself hard to find. No dobra. Do widzenia. To nic więcej się raczej nie dowiemy. Stars and skies above you, Pathfinder. Watch your back. No dobrze. To na razie. Rozmawiajcie sobie. No dobrze, a my się udamy na nasz statek.
i ruszymy w dalszą podróż. To idziemy na Tempesta. Udajemy się na Tempesta i odlatujemy. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise. What are their expectations? Pokaż im szacunek. They survived the Scourge and the Ket, and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. No i bardzo dobrze. Ja jeszcze teraz skoczę, załatwię parę rzeczy na Nexusie. Nie na Nexusie, przepraszam was. Tutaj na Tempeście. Kilka spraw załatwię i za chwileczkę lecimy już do tego portu. Your dad was Turian? That explains so much. Here we go. You know how uptight you are. Not even 300 years old and fussing at us like a matriarch. I'm a doctor. Fussing's part of the job. Te się nie mogą dogadać coś pibistą. Dobra, widzimy się za chwilę. System, Gavorkan. Approaching Kadara. Besides being a haven for Nexus exiles, what do we know about this place? Group of exiles called the Outcast liberated Kadara Port from the Ket. Until recently, their power was absolute. But a new gang, the Collective, has been chipping it away. Real shady bastards led by an unknown called the Charlatan. Well, with luck, they'll be too busy shooting at each other to notice us. No, przy odrobinie szczęścia. Dobrze, moi drodzy, ja sobie się tutaj tylko zerknę na te inne planety, czy coś ciekawego na nich jest. I lecimy na Kadarę. Now orbiting Kadara. Standing order for all incoming ships. The port is a ceasefire zone by order of Sloane Kelly. She was head of Nexus security. Be ready for anything and keep comms open. Should hear from our resistance contact soon. No dobra. To ruszamy. W takim wypadku. Kolejna nowa planeta. Interesujące. Patching it through. There's been a development regarding the spy Venturev. Rendezvous at Crawler Song. Your contact's code name is Shayna. Shayna. Got it. Proszę bardzo, Shayna. Got it. Ale Tempest to jest jednak coś mega, naprawdę. Taki. That's one hell of a welcome sign. Exiles have stepped up their game since the revolt. No kurde, takie troszkę miasteczko. Not too shabby for folk who got kicked off the station with nothing to show for it. No właśnie. Powinniśmy być przymierzeńcami. Maybe we can get them back on our side. We know they can fight Ket. Our supplier's waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Ci tu jakieś... Właśnie, zauważyliście wetra. No, ja nie mam wetry tutaj w drużynie, nie miałem wziętej, oni tutaj... Czy powinienem o czymś wiedzieć? Nope. Jakieś deale tutaj są. Załatwiają. O! Czy tu możemy coś zeskanować? Może pod nami?
Może pod nami coś będziemy mogli zeskanować? Gdzie to tutaj? O, proszę bardzo. No, już mamy 400. Całkiem sporo. Jeszcze? No, zeskanowałem już, okej. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co? Ej, no bez jaj, halo. Co to ma być? Co ty robisz do tych ludzi? Nic, nie było oczekiwać. Port's got two rules. No guns and pay your protection fees. Nie podoba mi się to. Ty masz broń. So what's that you're holding? Outcasts don't have to abide by the rules, just enforce them. You got a problem with that? You can join these assholes. Pathfinder, it will be difficult to find the spy if you're barred from the city. Guess that's true. No. What was that? Nothing. I'll be on my way. Creep. Kurde, no. Niestety. Nie możemy nic zrobić. No ale dobra. Chodźmy. Chodźmy spotkać się z naszym kontaktem. Shane? Co tak długo się te drzwi otwierają? Matko. W ogóle dlaczego ja drzwi otwieram o mnie kluczem? A kto to jest tutaj? Werbownik kolektywu. Rozmawiajmy z nim. Pathfinder. Interested in the collective services? How do you know who I am? Właśnie. The collective makes a point of knowing everything and everyone worth knowing in Helios. You sound more like information brokers than pirates. The two aren't mutually exclusive. Kim jest szarlatan? Who is the charlatan? No one seems to have a straight answer. The charlatan is our leader and a private individual. Even I haven't seen them in person. You take orders from a stranger? I've met representatives. People who speak for the charlatan and carry out their will. Whoever the charlatan is, man or woman, they provide information, care, resources. It's ours. That's enough for me. Interesujące to jest w ogóle. Czym jest kolektyw? Jak można dołączyć? Let's say I was interested in joining your little gang. How would I do that? You're more high profile than our usual members, but it's up to the charlatan who joins. If you have potential, our leader will reach out to you, usually through a representative. And then what? For some, that's it. Others may have to pass a test. It's different for every recruit. Okay. To wszystko, dzięki Thanks chyba. For your time. Reszta mnie nie interesuje. Of course, Pathfinder. Of course. Kolektyw, tak? Właśnie, bo tu są dwie siły. Jest kolektyw i są ci wyrzutkowie. Czyli kolektyw to są ci tutaj, którzy są głównie rządzący. O, pani to już chyba ma za dużo. Jaka nuta. Takie techno trochę słuchają. No dobra, czekajmy na naszego informatora. Hej! Piss off! You ordered to pay. I said. Aha. You look like you're waiting for someone. Na zdrowie. I've got time for a drink. Zdrówko. Shayna, but you can call me Reyes. I hate the code names. I was expecting someone more Ingarin. The resistance pays me to supply information, among other things. So you're a smuggler. Your man, Venterev, was arrested by Sloane Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshe Sefa. The people are calling for his execution. And Sloane? She's a woman of the people. No inaczej bym to nazwał. Dress it up however you want. She's a criminal.
You work for the Initiative. Sloane was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. Każdy ma swoją cenę. Maybe she'll agree to a deal. There might be another way to get to Ven. You work Sloane. I'll talk to the Resistance. Okej, czyli musimy się spotkać z tą przywódczynią wyrzutków, tak? Wyrzutków, dobrze mówię? Bo kolektyw to jest ta druga siła, którego przywódcy... Keep the change. Always do. Ciekawe, interesuje mnie, jak to jest, że reszty nie trzeba, przecież oni płacą tutaj, czyli może spokojnie wklepać równą tą. To jest tak jak płacenie kartą, nie? Płacisz tyle, ile wklepiesz, nie? Elektronicznie, więc nie dajesz pełnych jakichś banknotów. Nic jakiej reszty nie trzeba, raczej nie było żadnej reszty. No chyba, że po prostu dał napiwek specjalnie, wklepał więcej. No dobrze, to proszę bardzo, udajmy się do tej naszej... Sam, tell me about Sloane Kelly. Before joining the Initiative as head of Nexus Security, Miss Kelly served in the Alliance with a nearly spotless record. Nearly? Niemal. She was involved in multiple altercations with other officers. A hothead. Great. Hot hit. Niemal idealne. No hot hit. Hot. Keep your hands where I can see them. Hot hit? Jak on to powiedział? Nie znam tego określenia chyba po angielsku. Hot blood. Czy coś takiego tu. Focus defenses here and here. The Ket have been quiet for too long. What? Poznajmy się, może tak. You must be Sloane Kelly. I know who you are. So, what brings a Pathfinder to our humble port? Ven Terev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. Nie twoja sprawa. Just point me to where you're holding him and there won't be any trouble. No. There won't be. Drop it now. You first. Get out, or I'll put you down. Thanks for the hospitality. Wow. No to chyba nie poszła ta rozmowa trochę. That could have gone better. Perhaps Mr. Vidal had more success. Ah, matko. No to no, ewidentnie chyba mnie nie polubiła. Takie mam wrażenie. No nic, no chodźmy, chodźmy. Chodźmy tutaj, zobaczmy. Ja w ogóle mam nowy pancerz. Sobie zbudowałem. I jakoś tam w międzyczasie gdzieś na tym, na Nexusie. Pathfinder, over here. No, no, już idę, już idę. I nie miałem jeszcze okazji go przetestować. Have a nice chat? She almost shot me. Don't worry. I found a workaround. Let me guess. It comes with strings attached. Not any new ones. Remember, Ephra wants Ven alive, so when you get inside, give him this. That'll eat through whatever Sloane's holding him in, and it can't be traced back to us. A resistance agent will be waiting to pick Ven up. To wydaje się ryzykowne. What if he makes a run for it? It's covered. You just focus on whatever it is you need from Ven. There's a maintenance shaft around the corner. Sending the access code to your Omnitool. That'll get you inside. You should be able to handle the rest. Jesteś mi winien drinka. There's still the matter of the bill you left me with. I'm usually the model gentleman. I don't believe you. Because I'm lying. When you're done, come to Tartarus. First round's on me. I promise. Kill them all!